Znajdujemy się na przejeździe kolejowym w Jaworze na ulicy Gabriela Narutowicza. A Jawor znajduje się w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Jawor. Także dobrze, teraz zacznijmy od prezentacji tego przejazdu kolejowego. Jest on bardzo ciekawy, ponieważ mamy na nim sygnalizatory EHZ75 starszego typu z głośnikami ED1 z generatorem EDG2005 S1, S2, S3 oraz S4, każdy z głośnikiem ED1, chociaż ten tutaj jest starszego typu. Jeżeli chodzi o napędy rogatkowe, tutaj mamy napędy EEG3 generacji drugiej z rągami Bombardier typu rurkami na oko i automatyką SPA4. Jest to przejazd kategorii B z jednym torem, więc oglądajcie dalej, aby nie przegapić tego nowego filmu. Przejazd kolejowy znajduje się na linii 137. Aha, jeszcze mamy tutaj czujniki EDS-62 Bombardiera, ponieważ to SSP. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 137, atakowanie na 263 km i 142 metrze tej oto linii kolejowej. Szlak na Legnicę, szlak na Katowice. Dobrze, więc dalej idziemy. Niestety już od drugiej strony będę. Tak wygląda ten oto przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, tutaj jeszcze widok na drzwi od automatyki. Więc za chwilę Was zapraszam na przejazd pociągu SA135 kolei dolnośląskich relacji Rogoźnica-Legnica. Jest też przejazd to monitorowany i oświetlony. Jedzie pociąg, słuchajcie. I rogatki w górę. Więc to by było na tyle. Cześć. Ciekawe, co tu jedzie. Co to jedzie? Thank you.
Jedzie kolejny! Długi RP1! Najlepszy dzień w moim życiu! Żegna! Zasłaniasz się ręką, jak na piłkę. I też piwam rękę.